Siemaneczko moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Guzik i mam dla was ogromną przyjemność nagrać recenzję książka bestseller Magdaleny Pawłowskiej Jedna kampania do wolności. No to co? Zaczynamy! Zacznijmy od krótkiego opisu, kim tak naprawdę jest Magdalena Pawłowska. Magdalena jest to przedsiębiorca, twórca kursów online, ekspert, prowadzi grupę, która zajmuje się właśnie wymyślaniem, sprzedawaniem i tworzeniem produktów online, produktów cyfrowych. W przypadku pani Magdy są to produkty cyfrowe. I teraz, tak, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście nauczycielem matematyki, chemii i prowadzicie korepetycje po swoich tam zajęciach szkolnych. Wyobraźcie sobie, ile możemy obsłużyć takich uczniów. 5 osób, 10, 15, max 20 w ciągu tygodnia. A wyobraź sobie, że teraz stworzyłeś swój kurs, gdzie jest kompendium wiedzy od A do Z, posegregowana wiedza, która przygotuje takiego ucznia gdzieś tam na matury, czy na egzaminy, na studia. I taka osoba nie musi przychodzić na zajęcia, nauczyciel nie musi tracić czasu, każdego tygodnia poświęcać tej osobie kilka godzin, tylko sprzedaje produkt online i może cała Polska korzystać, możesz być nauczycielem z Warszawy, a twoi uczniowie mogą chodzić do Krakowa, Rzeszowa, Lublina. Tym specjalizuje się Magda, sprzedawaniem wiedzy, pakowaniem, opakowywaniem produktów online i sprzedawaniem ich jako kursy. I teraz, jakie korzyści odnosimy z tworzenia kursów, produktów online? Przede wszystkim ogromna oszczędność czasu. Tworzymy produkt raz, przypuśćmy, że zajmie nam to 20 godzin i korzystamy z niego cały czas. Robimy jedną kampanię, później możemy wykorzystać ten produkt do drugiej, trzeciej, czwartej kampanii. I raz zrealizowana praca, a później tylko marketing, marketing, marketing i sprzedaż. Generalnie sprzedaż, konwersja. O tym wszystkim dowiecie się z tej książki. Ogromna oszczędność czasu. Nie musimy zatrudniać, bo w tradycyjnym biznesie, jeżeli doba ma tam 24 godziny i pracujemy 8-10 godzin, no to tego nie przeskoczymy niestety, bo kiedyś musimy spać. A gdy zatrudniamy kolejnych pracowników, wtedy mamy tą dźwignię czasu i możemy pracować więcej, bo jest więcej osób, czyli 10 osób u Ciebie pracuje, no to w ciągu jednego dnia obsłużymy te 100 godzin. A jak stworzymy produkt online, on może działać cały czas i 1000 osób może korzystać z tego produktu jednocześnie. Olbrzymie korzyści finansowe i czasowe. Przejdziemy teraz, moi drodzy, troszkę do opisu książki. Ile ma książka stron? 200, prawie 70 blisko stron wiedzy. Bardzo fajnej, zapakowanej wiedzy. Teraz troszkę zaczniemy mówić o rozdziałach. Rozdział pierwszy, sekret do nieskończoności. Jesteśmy online. Lecimy dalej. Rozdział drugi, prawdziwe dzieło, unikalny mechanizm jako główny składnik. Rozdział trzeci, eureka, sekret sprzedaży online. Rozdział czwarty, fiesta kolorów, problem i rozwiązanie. Rozdział piąty, to znaczy biznes, dwa modele na sprzedaż. Rozdział szósty. Łap ryby tam, gdzie pływają największe, czyli gdzie szukać klientów, moi drodzy. Rozdział siódmy. Wszystkie uszy nastawione, strategia na szeroką skalę. I rozdział ósmy. Po drugiej stronie tęczy, jak mnożyć to, co zostało stworzone, czyli automatyzacja, żeby ten produkt już później pracował na nas sam. No to dobra, lecimy dalej. Na samym początku książki Magdalena opowiada o swoim młodzieńczym życiu. Jeszcze jako dziecko miała już kontakt ze sprzedażą. Jej rodzina była dosyć przedsiębiorcza. Później opowiada o tym, co działo się na studiach, jakich miała mentorów, czym się kierowała i o jej wyjazdach za granicę. Później opowiada o swojej pierwszej firmie stacjonarnej. Była to agencja reklamowa, o jej sukcesach, o jej porażkach. I przyznam, że ten początek książki był taki nie do końca mnie zainteresował. Czytałem, ale chciałem już przebrnąć do konkretów i troszkę nie było tego wow, efektu wow. Ale później, jak już przeszedłem przez połowę książki, zaczęło się mięso, czyli same konkrety, jak działać, jak wymyślać, jak tworzyć, jak sprzedawać produkt. Tutaj jest opisane dosłownie wszystko krok po kroku. Magda ciągnie czytelnika za rękę
jak ma prowadzić kampanię, żeby zarabiać fajne, atrakcyjne pieniążki. Jak stworzyć atrakcyjną w oczach widza stronę przechwytującą, landing page, jak budować skutecznie bazę mailingową, jak robić rekampanię, czyli jak prowadzić ten marketing dla osób, które jednak tego produktu nie kupiły, ale miały kontakt z marką. Opowiada, czym różni się zimny klient od ciepłego klienta. Jak sprawić, żeby ten zimny klient stał się ciepłym klientem i zaczął od nas kupować. Co robimy z człowiekiem, który już kupi od nas jeden produkt? Skupiamy się na tym, żeby kupował następne oczywiście i następne, aż doszedł do naszych produktów VIP, czyli tych produktów najdroższych. To wszystko znajdziecie w tej książce. Oprócz tego wiele fajnych grafik przygotowała dla Was Magda, schematów, rysunków opisujących dla osób takich wzrokowych, jak ma wyglądać taka kampania reklamowa. Moi drodzy, dla kogo jest ta książka? Jest to książka przede wszystkim dla osób, które chcą tworzyć swoje produkty, mają już dość jakiejś tam ciężkiej pracy na etacie albo chcą po prostu sobie dorobić do etatu. To nie jest tak, że musisz od razu rzucić wszystko i wziąć się za tworzenie swoich własnych produktów, nie mając żadnego doświadczenia. Możesz nad tym pracować po godzinach. Ale głównie książka trafia do osób, które są zainteresowane branżą online i chcą pogłębiać swoją wiedzę, stawać się fachowcami w tej dziedzinie. Książkę czytało mi się bardzo przyjemnie. Mimo, że jest napisana łatwym językiem, to jednak trzeba mieć jakieś tam minimalne pojęcie na temat marketingu, na temat też wiedzy technicznej, jak to wszystko zbudować. Ale osoba, która jest całkowicie zielona i sięgnie po tą książkę, też wiele, wiele dla siebie wyciągnie. To jest taki zapalnik do czytania kolejnych i kolejnych książek jeszcze tam innych autorów, takich jak Gary Vaynerchuk, Marcin Osman i ogólnie rozwój osobisty też jest w tej książce. Bardzo dużo na samym początku książki było o rozwoju osobistego. Podsumowując, książka Magdy Jedna kampania do wolności jest to jedna z najlepszych książek ostatnimi czasy, jakie wpadło mi w ręce. Jaką ocenę teraz wystawić? Pierwsza część książki troszkę była słabsza, ale druga część książki była rewelacyjna, a chcę być w 100% obiektywny, czyli daję Magdzie w skali od 1 do 10 bardzo mocną ósemeczkę. Książka mi się bardzo podobała, wiele z niej wyniosłem i myślę, że wszyscy moi widzowie również powinni ją przeczytać. A dodatkowo wspomnę, że bodajże 15-16 września Magda organizuje spotkanie stacjonarne, szkolenie stacjonarne w Warszawie. Będzie tam między innymi kilka prelegentów, w tym Michał Wawrzyniak. Także myślę, że warto, jeżeli ktoś chce poznać Magdę osobiście, zapraszam również na jej szkolenie. A jeśli nie, to zapraszam do przeczytania książki, bo jest to naprawdę fajna książka, w fajnej cenie, bodajże 30 coś złotych zapłaciłem za nią i były to bardzo dobrze wydane pieniążki, także ta wiedza na pewno mi się zwróci i gorąco polecam. A jeżeli moje recenzje Ci się podobają i ogólnie moja twórczość w internecie, gorąco zachęcam Cię do zostawienia mi subskrypcji, żeby mój kanał się rozwijał w bardzo szybkim, dynamicznym tempie. Do zobaczenia, cześć!